Odkąd mój tata został posłem, w naszej rodzinie się wiele nie zmieniło, ponieważ tata uczy nas cały czas takiej skromności, żeby się nie wywyższać, że mimo, że zajmuje ważne stanowisko w państwie, to żyjemy jak każda normalna rodzina. Mój tata nauczył mnie jeździć na koniu, jeździć na rowerze, modlić się, pływać, jeździć na nartach. A ciebie czego nauczył tata? Nauczył mnie, że nie mogę się poddawać, że muszę być ambitna i stawiać sobie zawsze wysoką poprzeczkę. Myślę, że mój tata nauczył mnie miłości do ojczyzny. To, że to jak widzę, jak on kocha nasz kraj, zresztą ma, myślę, to w swojej krwi, bo nasi dziadkowie walczyli o Polskę, byli partyzantami. I widzę to, z jakim on szacunkiem darzy naszą ziemię. Uczy nas szacunku do pracy ludzkiej, szacunku do plonów polskiej ziemi. Pamiętam, że od małego, że w większe święta patriotyczne śpiewaliśmy wspólnie w rodzinie patriotyczne piosenki. A nawet takie drobnostki, że uczył nas tego, że gdy się zaczyna chleb, to się robi na nim znak krzyża. Maszerują serce, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. Druga rzecz, tata mnie nauczył pokory. To przede wszystkim myślę. Nauczył mnie, jak ważna w życiu jest rodzina, jak ważna jest wiara. Chcę być inny jak tata! Tata uczy mnie optymizmu. Mimo, że często wraca z pracy po ciężkim dniu, bardzo zmęczony, to mówi takie słowa, które zawsze pamiętam. Życie jest piękne i ludzie są wspaniali. Tata, jeszcze jedno. Tata mnie nauczył, bardzo ważna rzecz. Przywiązanie do tradycji. Tata zawsze nam powtarzał, że tradycja jest bardzo ważna i on bardzo, bardzo jej przestrzega. Jeszcze tata mnie nauczył być piątej mamy. Dlaczego warto zagłosować na mojego tatę? Ponieważ mój tata kocha ojczyznę i jestem tego pewna, że zrobiłby dla niej wszystko. Głosujcie na naszego tatę! Chcesz poczuć bluesa? Głosuj na Telusa! No słuchajcie, co ja będę długo gadać, no. Mam najlepszego tatę już, no kurczę.